Siema wszystkim, Bartosz się kłania, pozdrawiam kanał wszystkich widzów na moim kanale, pozdrawiam kanał Wojka Bohuna i jeszcze jeden bardzo ważny gadżet w Scanii, który jest jakże warty właśnie do pokazania wam. Powiem wam szczerze, kurczę, no wstyd i hańba, że ja dopiero sobie to włączyłem, a mianowicie chodzi o aktywny tempomat, tak? Który właśnie tam włączamy tym klawiszem. Wiecie co, teraz ja jadę tutaj na takiej zwężce, także nie będę palcem wam pokazywał, ale poczekajcie, patrzcie o co chodzi. Auto samo hamuje, zobaczcie, ja nic nie dotykam nogami hamulca, nie dotykam gazu, nie robię kompletnie nic, tylko trzymam kierownicę, tak? I samochód, któremu trzymam się na tyłku, to wtedy, no tutaj mam, nie mam już, nie jest zakaz wyprzedzania, także mógłbym go wyprzedzić, ale poczekajmy, może będzie jakaś fajna sytuacja, że raczej fajna sytuacja, no żeby jedzie samochód na przykład z boku, ze zjazdu. A chodzi mi tutaj, o tutaj jak jest w tej pozycji na dole, to mamy aktywny tempomat, no i wtedy właśnie ten środkowy klawisz służy nam, patrzcie, ja teraz zwiększę sobie, o teraz patrzcie, widzicie? Tylko gwizd słychać, nie? Ja nic nie dotykam, kompletnie, ani hamulca, ani gazu, no i teraz patrzcie, ja sobie zrobię, o tu jest ta kontrolka. Tutaj nam pokazuje właśnie, że jest włączony aktywny tempomat. I teraz patrzcie, ja sobie zwiększę odległość, tylko moment, niech się jeszcze rozpędzimy trochę za nimi. I teraz mamy taką odległość, tak? Ja sobie spróbuję tak złapać z samochodem. Patrzcie, ciach, ciach, ciach. I już zwiększa się nam odległość, tak? O. Cyk, jeszcze zmniejszymy. O, maksymalnie jest ta 5. Także on sobie teraz złapie odległość. Skakanka sobie złapie odległość od samochodu poprzedzającego nas, a za chwilę zmniejszymy odległość. To jest tak wyliczone niby na 5 osobówek z tego co tu widzę, ale dobra, no teraz zrobimy ciach, zmniejszymy z powrotem na 1 i już przyspiesza, tak? Przyspiesza. Słuchajcie, no kurczę, no zaje fajny patent, co nie? Bardzo fajny bajer w samochodzie. Powiem wam tak, tutaj teraz tylko i wyłącznie trzeba trzymać kierownicę, a to też nawet by można było zamkniętymi oczami jechać, bo jeszcze są wiadomo czujnik, asystent pasa ruchu, tak? O, właśnie, dzień dobry, odezwał się. Czyli wtedy jak nam zabrzęczy z lewej, to musimy, czyli kierownicą trochę w prawo, tak? A jak nam zabrzęczy z prawej, czekajcie. No co za gad. Jak chce się pokazać, to nie zabrzęczy. No, jak wtedy zabrzęczało z prawej, no to znaczy, że no, teraz lewy nadrabia. Jak zabrzęczy z prawej, to znaczy, że znowu krzyka kierownicą w lewo, tak? No, dzisiaj sobota, 18 bodajże, tak? Listopada. A mam jeszcze właśnie dzisiaj taki, jako że mogę zrobić sobie skróconą pauzę, to sobie jadę, jeszcze taki przerzut dostałem na 300 km i jadę do Sarsbrücken na rozładunek i również dzisiaj w sobotę mnie jeszcze rozładują, tak? No, tak więc widzicie, no tak to wygląda. Aktywny tempomacik, zobaczcie, samochód się sam rozpędza, ja nie muszę kompletnie, nogi są bezrobotne. Nie muszą hamować, nie muszą przyspieszać, tylko sobie po prostu jechać, tak? O. Kurczę, tam prędzej mogłem włączyć, jak był korek. To lepiej jest zobrazowane wtedy, wiecie, jak samochód wjedzie, jak wtedy tutaj nam skakanka wyhamowywuje, czy jak te przed nami wtedy przyspieszają i skaniusia nabiera prędkości. Naprawdę fajne, kurczę, a mówię, no wstyd, że prędzej sobie na to nie włączyłem. A tak mówię, no tak z ciekawości sobie kliknąłem na to i dopiero później mówię, no coś kurde, to jest przecież ta, mówcie, no symbol od tego, od aktywnego tempomatu, tak? No i właśnie wtedy ten klawisz nam zwiększa lub zmniejsza odległość przed poprzedzającym nas pojazdem, tak? Jeszcze mogę zmniejszyć? Nie, już mam zmniejszone maksymalnie. No i teraz jedziemy sobie równo, widzicie, ja nic nie robiłem kompletnie.
biegów, nie trzeba zmieniać, ustawiasz automat. Także kurde, powiem wam szczerze, no naprawdę w takim teraz cyklu jazdy to naprawdę no i można sobie no lepiej tego nie robić, ale nawet i SMS-a by człowiek napisał, tak? Bo w razie przed nami się robi coś, kurczę, no chyba, że wiecie, no nie wiadomo jakby się to zachowało, jakby ktoś gwałtownie przed nami wjechał, tak? Powiedzmy tutaj z lewego pasa wjechałby przed nas i zaczął hamować, tak? Bo by przypomniałoby się, że ma zjechać tam na prawą stronę, tak? Ale to mówię, no to nie wiadomo, jeszcze nie miałem okazji, wiecie, no tego sprawdzić. Ale zapewne teraz sobie będę na tym jechał cały czas, także zobaczymy, jak to będzie się spisywało, nie? No, brat właśnie mi wspominał o tym w Volvie, tam jest, tym co Volviakiem jeździł Jacek, to właśnie tam jest też to zastosowane, ten aktywny tempomat. No i mówię, no to fajna sprawa, tak? Fajna sprawa, trzymasz sobie kierownicę, i jedziesz przez siebie. A auto samo wie wtedy, czy ma hamować, czy ma przyspieszać. Aczkolwiek najlepsze to jest właśnie, jak jedzie się z kimś, tak? W parze jeszcze. Na przykład bym z bratem jechał, brat by jechał przede mną, no i on by mnie prowadził, tak? Cały czas. Czy tam, nie wiem, no z kimś innym, czy z bratem, czy z kolegą jakimś, i po prostu kto będzie jechał przede mną, czy to ciężarowy, czy osobowy. Oczywiście za osobówką, jak depnie na stówę, no to już go nie dogonię, nie? No, a dzisiaj, nie wiem, do 22 bodajże mają na mnie czekać, żebym rozładował. Mamy godzinę 16, a do celu mi zostało 130 km. Czasu jazdy jeszcze mi zostało 2,25. Właśnie ten, będę musiał wam też zobrazować trochę ten tachograf, bo również jest warty zobrazowania. On nam tu pokazuje wszystko, tak jak właśnie tutaj macie, tak, pokazane. Ile mi zostało, ile mam wyjechane, czyli 2 godziny 5 minut mam wyjechane, a 2,25, czyli jeszcze, o, odezwał się nam prawy brygacz, a 2,20, o, teraz już 4, mogę jeszcze jechać, tak? I czekajcie, jeszcze przerzucę na ten taki zbiorczy. Dobra, Skaniusia, nie denerwuj się, już. Przejadę na ten testo. Czekajcie. O. I tutaj mamy ile czasu do zakończenia czasu. Czekajcie, jak to wygląda. Aha, to jest kiedy zaczynałem. Weekend? Czekajcie, 19, tak. 19 do godziny 7:26 muszę skończyć swój tygodniowy cykl pracy, tak? Bo mogę, jako że mogę zrobić pauzę skróconą, 24 godziny, czyli do 19, czyli do jutra, jeszcze do 7:26 muszę mieć zakończoną pracę, tak? No, bo zaczynałem w poniedziałek o godzinie 7:26, czyli do niedzieli do 7:26 mogę jeszcze w razie czego pracować. Oczywiście dzisiaj, jak to rozładuję, to już do poniedziałku będę stał, tak? Ten ABS cały czas tu się, kurde, wiecie, przygasa, zapala, przygasa i coś tam przy naczepie, nie wiem, czy nie łączy, jakiś czujnik jest rypnięty, czy coś. Czasami jak go sieknie, to całą trasę po prostu potrafi się ten komunikat mi nie pokazywać, tak? A mówię, no jak go sieknie, tak jak teraz, no to kurczę, cały czas się pali. No, ale fajna sprawa, co nie? Powiedzcie. Nic, tylko kierownicę trzymać. I mówię, no dodatkowo jeszcze w powiązaniu z tym, że ten retarder to jest, tak jak już mówiłem, killer wśród retarderów, z jakimi miałem do czynienia, no to mówię, naprawdę, no nie potrzeba nawet naciskać hamulca, bo samochód sam wyhamuje, tak? A zwłaszcza, że on sobie trzyma cały czas ten odstęp, widzicie, prędkość. Mówię, ja cały czas od chyba 150 km nie dotykałem w ogóle ani gazu, ani hamulca. Automat i po prostu jak zjadę na pusty pas, że nic nie jest przede mną, to oczywiście jedzie sobie na odcięciu, tak? Tak jak mam, o, ustawiony tempomat, tak? Czyli na 89. Czekajcie, o. Czyli na 89 sobie wtedy zasuwa. Jakbym teraz zjechał na lewo, jak jedziemy 85, jakbym zjechał na lewy pas, no to on by się zaczął rozpędzać
No on, czy ona, tak? Skakanka. Skania by się nam zaczęła rozpędzać do odcięcia. No ale tu mamy zakaz wyprzedzania, także spokojnie sobie jedziemy gęsiego jeden za drugim. No, to mówię, no to jeszcze jeden taki fajny, fajny gadżecik do zobrazowania. Mówię, gafa, że ja sobie tego prędzej nie włączyłem, nie? Ktoś też z widzów właśnie wspomniał, że tutaj pod tym, pod wajchą jest ten przesuwnik taki, teraz go nie widać, 1.0, i to akurat wiedziałem, tylko też wam o tym nie powiedziałem, o tym wam nie wspomniałem, że jak jest na jedynce, to wtedy jak na przykład zjeżdżamy, dobra, spoko, jak zjeżdżamy z górki i na przykład chcemy z góry zjeżdżać 85, to na 85 dotykamy lekko hamulec, tak, i wtedy cały czas auto będzie pilnowało tej prędkości, tak, żeby jej nie przekraczać. Czy nawet na 75, czy 78, czy 83, tak? Jak sobie naciśniecie hamulec, wtedy ten sam, tej prędkości samochód będzie z góry się trzymał, tak? Nie będzie jej przekraczał. No, dobra, tyle ode mnie. Bartas i aktywny tempomat w skakance. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Miłego weekendu wam życzę. Chociaż nie wiem, czy to na weekend będzie dodane, raczej chyba po weekendzie, no ale się zobaczy. Trzymajcie się, bajo, hej!